Zawsze mamy dobre drugie połowy. Dzisiaj było troszkę odwrotnie. Ta druga połowa była troszkę słabsza z naszej strony. W pierwszej połowie lepiej zagraliśmy. Cieszę się, że w końcu strzeliliśmy bramkę tutaj w Łysicy, gdzie pamiętamy mecz w Oświęcimiu, gdzie tych sytuacji się mnożyło, nie mogliśmy nic zrobić. Cieszę się, że strzeliliśmy bramkę chyba w samo okienko, bo inaczej się nie dało strzelić tutaj trenerowi, a zarazem bramkarzowi Łysicy. Także cieszę na pewno zwycięstwo. Szkoda tej drugiej połowy. No, ta końcówka była na pewno z jednej i z drugiej strony był to jakiś tam horror, bo my mogliśmy przejść na 2-0. Łysica mogła strzelić na 1-1, prawda, w samej końcówce, co to Kamil wybronił. Także no, cieszę zwycięstwo, no, troszeczkę szczęścia, ale chyba zasłużone. No było ciekawie, no powiedzmy, było ciekawie, właśnie Cię też było ciekawie, tylko tam było 0-0, prawda? Z dużą przewagą. Tutaj ten mecz był wyrównany po tych sytuacji, w jakim stopniu było na remis, ale to jednak nam troszeczkę to szczęście dopisało w samej końcówce może i my wywozimy te 3 cenne punkty. Uważam, że to był mecz typowy walki. Soła wygrała, bo oddała jeden celny strzał na bramkę, który zakończył się sukcesem. My mieliśmy swoje sytuacje, nie potrafiliśmy ich wykorzystać i zeszliśmy z boiska pokonani. Tak, rozegrałem 2 mecze z Sołą. Soła na jesień, a Soła na wiosnę. To też jest dla mnie dziwne i jest wielka różnica. Na jesień my z połowy nie mogliśmy wyjść. A tutaj się role odwróciły, tylko jeżeli brakuje skuteczności, niestety mecz się przegrywa. Znaczy my gramy tak jak w każdym meczu, gramy ofensywnie, my nie murujemy bramki. Tylko mamy jeden mankament w tej rundzie, nie umiemy strzelać bramki. Tylko brakuje w ostatecznym tym rozrachunku zimnej głowy przy sytuacjach bramkowych. Które dzisiaj młodzi zawodnicy mieli i mogli wygrać nam ten mecz. Zimna krew. Na pewno ciężki teren, Łysica dobry zespół, doświadczony. No ale zostawiliśmy dzisiaj tutaj bardzo dużo zdrowia, determinacji i to skutkowało tym, że zdobyliśmy dzisiaj tutaj 3 punkty. No, wygrywaliśmy 1-0, nie mieliśmy tego handicapu, że prowadziliśmy 2 bramkami i zespół Łysicy gdzieś tam już próbował tych długich piłek i no to wiadomo, zawsze w tej gdzieś tam tych piłkach na aferę zawsze coś może się wydarzyć. No i tak było, no ale w bramce był Kamil, no i to też na pewno zauważyło, że 0 z tyłu było dzisiaj. Cieszymy się z tego niezmiernie. Także tutaj duże słowa uznania dla trenera Dymanowskiego, no ale tak, no, na szczęście nam się udało zdobyć tą jedną bramkę, no i ona zaważyła o tym, że zdobyliśmy 3 punkty. Walka, ok!